Kino w tubce, Michał Libera i Marcin Marciniak. Dzisiaj o serialu. Black Mirror to jest serial, który ma w tej chwili trzeci sezon. I który rzeczywiście warto obejrzeć, a dlaczego? Posłuchajcie nas, zostańcie z nami. Słowo się rzekło. Trzeci sezon. Film, który jest od 2011 roku. Do tej pory. Nawet serial. Serial, przepraszam. Właściwie to tu moglibyśmy się pokłócić, bo każda część, każdy odcinek jest zamkniętą całością, więc coś, tak, co. No to jest wyjątkowy serial, w tym sensie też, że właśnie ma taką konstrukcję. To znaczy, to jest tak, że właściwie jest każdy sezon złożony jest z kilku, w jakimś sensie niby autonomicznych odcinków, a jednocześnie połączonych pewną ideą. Tak, dodajmy, że to jest to serial brytyjski, a to też jakby... Tak, na początku produkowany przez Channel 4, wymyślony przez Charlie Brookera, dziennikarza, satyryka, scenarzystę. W tej chwili przeszedł do Netflixa i ten nowy sezon jest już właśnie produkowany przez tę firmę. No właśnie, powiedziałeś, że każdy z odcinków jest, po pierwsze, zamkniętą całością, ale każdy też ma inną formułę, tak? Mm-hmm. Format, bo to właściwie jest zabawa konwencją. No tak, aczkolwiek oczywiście no przede wszystkim widać i w pierwszym, i w drugim sezonie było widać to, że jednak to jest bardzo, to co od razu się rzuca w oczy, no to są te mroczne klimaty, to jest no taka dosyć ponura wizja, niedalekiej przyszłości, no właśnie, która zostanie zdominowana przez technologię jeszcze bardziej niż dotychczas. Nawet nie tyle zdominowana, tylko jest zdominowana przez naszą fascynację technologią i do czego prowadzi nasza fascynacja, nasza świata. Tu właśnie widać, znaczy Brooker jednocześnie, czyli twórca tego serialu, z jednej strony jest zafascynowany, co widać, a z drugiej strony no, też widzi niebezpieczeństwo. Tak, ostrzega nas przed tym, do czego możemy dojść za chwilę, bo właściwie bardzo wiele z tych wizji jest bardzo bliskich, właściwie to są bardzo bliska przyszłość rzeczywiście jest pokazana. To jest serial wyjątkowy, o czym już powiedzieliśmy, bo właśnie choćby dlatego, że ma taką, a nie inną formułę, ale też pewnie dlatego, że to jest takie science fiction dość nietypowe, już jak pewnie się domyślacie z tego, co mówimy, jeśli nie macie pojęcia, czy nie widzieliście wcześniej jeszcze, nie macie pojęcia właściwie tak do końca, jak ten serial wygląda, jeśli nie widzieliście żadnego odcinka, no to trzeba wam powiedzieć, tutaj trzeba to wyjaśnić od razu, że to jest właściwie taki serial, którym właśnie straszą najbardziej gadżety. Straszy technologia, straszą ekrany tabletów, laptopów i tak dalej. No wiesz, choć nie do końca się zgodzę, no bo straszą też ludzie używając tą technologię. Do czego no prowadzi? W pewnym sensie tak, no wszystko razem jest dosyć upiorne, ale właściwie nie mamy tutaj zombie w tym sensie takim, wiesz, bardzo typowym. Znaczy nie to jakby jest przede wszystkim, prawda? Znaczy przede wszystkim świat opanowany przez technologię jest sam w sobie przerażający. Tak? No właśnie, na początku to był serial robiony, te pierwsze dwa sezony były robione przez, jak powiedzieliśmy, Channel 4 i one były takie no dość... stylistycznie podobne do siebie wszystkie te odcinki, mroczne i tak dalej, oczywiście jakoś tam różniące się, natomiast teraz jest chyba bardziej różnorodnie, bardziej ciekawie, jak sądzę, oczywiście tutaj są zdania podzielone, natomiast wydaje mi się, że Netflix produkując ten trzeci sezon jednak chyba zrobił kilka bardzo fajnych rzeczy. To znaczy, a klimat został zachowany. Klimat został zachowany generalnie. A te rzeczy, bo wszedłem ci w słowo. Wydaje mi się, że są dwa odcinki, które ewidentnie to pokazują. To znaczy, na pewno ten kalifornijski ten odcinek, rzeczywiście w tym miasteczku w Kalifornii, surferów i tak dalej, tutaj taka nietypowa historia miłosna, która rzeczywiście ma też elementy zaskakujące kompletnie. No i w takim właśnie, to takie fajne retro klimacie, jakie generalnie, no to w ogóle jest wszystko w takim bardziej optymistycznym, czy w takim witalnym, energetycznym, pozornie wszystko sosie. Ale oczywiście jest ten element zaskoczenia, który no, w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że jednak mamy do czynienia z Black Mirror tak naprawdę, no, chociaż tam zmyła jakaś po drodze jest. No i też ten drugi odcinek, który Nosedive, który jak sądzę tutaj chyba też lubisz z tego co wiem ten odcinek, czyli ten taki, no taka przerażająca wizja tego, co nas czeka za chwilę być może, bo te wszystkie nasze relacje zostaną zdominowane przez oceny po prostu. I rzeczywiście wszystko w skali od 1 do 5. Trzeba dostać 5 gwiazdek. Tak. Ja przecież to właśnie prawie się już dzieje. To się dzieje w przypadku... No, generalnie już teraz jest tak, że ktoś wybiera miejsce, czy restaurację, czy film po liczbie gwiazdek, którą dostał. To teraz wyobraźmy sobie, że każdy z nas też ma co chwilę przyznawaną liczbę gwiazdek i tak się dzieje w tym filmie, gdzie każda relacja międzyludzka jest natychmiast oceniana, inni to na wielkim, ogromnym portalu społecznościowym mogą oglądać i dochodzi do tego, że liczba gwiazdek, którą się ma, czyli ranking, który się ma, oznacza nasze miejsce w społeczeństwie.
Tak, i to jest przerażające. Przerażające, rzeczywiście. Przerażające, a przy tym jest to zrobione z... Ale nie damy my gwiazdek też. Broń Boże, nie będziemy przyznawać gwiazdek. Tak, rzeczywiście. Natomiast to jest też zrobione i ten odcinek, ten poprzedni, o którym powiedziałem, zwłaszcza tam ten poprzedni, zrobiony z takim większym już przepychem wizualnym i tak dalej, to widać, że to jest trochę już inny, to jest ten stempel Netflixa tutaj. Ale rzeczywiście nic z takiego klimatu typowego dla poprzednich sezonów, nic się tutaj właściwie nie straciło. Mamy jeszcze taki skandynawski klimat w jednym z odcinków, prawda? Mm-hmm. Tak. No jest rzeczywiście ten odcinek taki, który miał być właściwie takim kryminałem skandynawskim troszkę, czy w stylu kryminału skandynawskiego, ale to się chyba nie do końca udało. Znaczy wyszedł po prostu taki dosyć poprawny, typowy właściwie odcinek brytyjskiego serialu. Trochę rozczarowujący, trochę za długi, taki trochę nudnawy. No trochę szkoda. No ale wydaje mi się, że generalnie ten Black sezon... Mirror się świetnie ogląda. 6 odcinków, to sztucznie podzielonych na 2x3, bo żeby zachować tą formułę bardzo krótką, krótkich sezonów, ale oprócz tego oglądania mam nadzieję, że wam nie będzie przeszkadzać, mi trochę przeszkadzało, tobie nie, o ile się nie mylę, ten moralizatorski ton, ta historia z morałem, za każdym razem musi być morał, musi być to pogrożenie palcem, że jednak, jak będziesz używał to takie rzeczy i zło musi być, czy zło, no nie wiem, w jakiś sposób ukarane, Morał jest istotą tego serialu, to jest po prostu coś takiego, że właśnie trudno sobie wyobrazić ten serial bez morału, a jednocześnie ten morał jest jakoś tam naturalną konsekwencją tego wszystkiego, co oglądamy wcześniej, tej bardzo błyskotliwej... No tak, jak weźmiemy w nawias to moralizowanie na koniec, to rzeczywiście to się ogląda świetnie i no, ciarki przechodzą po plecach, bo to jest na wyciągnięcie ręki to, co się może zdarzyć. Black Mirror, trzeci sezon, no nie jest na pewno gorzej niż było wcześniej, polecamy. No nie jest na pewno gorzej, to ile gwiazdek dajesz? I tego oczywiście unikniemy. Black Mirror.